W październiku inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 11% licząc rok do roku. Wskaźnik inflacji w analizowanym okresie wyniósł 17,9% podał Narodowy Bank Polski. Ostatni raz inflacja bazowa w ujęciu rok do roku była niższa niż miesiąc wcześniej, w czerwcu 2021 roku. Od lipca zeszłego roku co miesiąc jest coraz wyższa. Najnowszy odczyt to także drugi z rzędu i w ogóle drugi w historii wynik dwucyfrowy. We wrześniu inflacja bazowa sięgnęła 10,7%. Zakładany w projekcie budżetu przyszłorocznej inflacji średniorocznej poziom 9,8% na 2023 rok jest niższy od prognozowanego w projekcji NBP, zgodnie z którą w 2023 roku inflacja obniży się jedynie w niewielkim stopniu. Zysk netto sektora bankowego w okresie od stycznia do września tego roku wyniósł ponad 5,5 miliarda złotych, co oznacza spadek rok do roku o blisko 40%, poinformował KNF. W samym tylko wrześniu strata netto wyniosła blisko 3 miliardy złotych. Całkowite przychody operacyjne netto w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku wyniosły blisko 72 miliardy złotych, co oznacza wzrost o 41% rok do roku. Wynik z tytułu odsetek wyniósł blisko 55 miliardów złotych, czyli wzrósł 64% rok do roku, a wynik z tytułu prowizji 14 miliardów złotych, rosnąc 11,5% rok do roku. Przychody z tytułu odsetek wzrosły rok do roku o 126%, koszty odsetek o 836%. Koszty działania były na poziomie blisko 35 miliardów złotych, o 32% więcej niż przed rokiem. Rząd pracuje nad zmianą ustawy o OZE i offshore, a planowane zmiany idą w kierunku postulatów zgłaszanych przez branżę morskiej energetyki wiatrowej, poinformował wiceminister klimatu pełnomocnik rządu do spraw OZE Ireneusz Zyska. Jak mówił, rząd planuje zmianę ustawy o OZE i offshore, która spełni w jego ocenie postulaty branży wiatrowej dotyczące waloryzacji cen w kontraktach różnicowych dla morskich farm oraz redukcji ryzyka kursowego przy rozliczaniu ujemnego salda. Wiceminister przypomniał, że obecne przepisy zakładają, iż waloryzacja inflacyjna cen w ramach wsparcia przyznanego projektowi morskiej farmy następuje od momentu wydania przez prezesa URE ostatecznej decyzji o poziomie wsparcia. W tej chwili założenia projektu zmian przewidują, że waloryzacja następowałaby od pierwszej decyzji prezesa URE o wsparciu. Gaz w holenderskim hubie w dostawach w grudniu tanieje o 6% do 117 euro za megawattogodzinę. O 5% spadają natomiast kontrakty na kolejne miesiące. Za kontrakty styczniowe płaci się 124 euro. Z kolei dostawy w lutym są wyceniane po 126 euro za megawattogodzinę. W obu przypadkach to spadek o 5%. W dniu ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego za gaz w holenderskim hubie płacono ponad 128 euro za megawattogodzinę. W szczytowym momencie w sierpniu tego roku notowania przekraczały. 349 euro za megawatogodzinę. Tanieje też amerykańska ropa o 9% do 86 dolarów za baryłkę. Brent kosztuje 93 dolary za baryłkę, czyli jest tańsza o 0,7%. Ropa West Texas w dostawach na grudzień kosztuje nieco ponad 86 dolarów za baryłkę, o 0,9% mniej. Kontrakty na pierwsze miesiące przyszłego roku tanieją o 0,7%. Kontrakty styczniowe są wyceniane po 85,5 dolara za baryłkę, na luty po 85 dolarów za baryłkę. W dniu napaści. Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka brent kosztowała 99 dolarów, WTI 93 dolary. W kulminacyjnym momencie wzrostu ceny ropy naftowej dochodziły w Stanach Zjednoczonych do 130 dolarów za baryłkę, w Europie do 140 dolarów za baryłkę. W środę złoty umacnia się wobec dolara o 23%, a wobec franka szwajcarskiego o 19%. Dolar kosztuje 4 ,56 zł, 56 groszy, frank 4 ,83 zł. 83 grosze. Za euro trzeba płacić 4 ,73 zł. 73 grosze. Złoty traci o 400% wobec euro, za które trzeba zapłacić 4 ,73 zł. 73 grosze. We wtorek około godziny 22 euro kosztowało niespełna 4 ,74 zł, 74 grosze, dolar 4 ,58 zł. 58 groszy. Frank szwajcarski zyskiwał niespełna do 4 ,85 zł 85 Po doniesieniach o eksplozji w powiecie chrubieszowskim, w wyniku której zginęło dwóch polskich obywateli, złoty wyraźnie się osłabił w stosunku do notowań popołudniowych. Hotele mają mało zarezerwowanych miejsc na Boże Narodzenie. Więcej rezerwacji jest na Sylwestra, tak wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Na grudzień 76% hoteli ma poniżej 30% zajętych miejsc. Frekwencje powyżej 50% zanotowało tylko 7% obiektów. W listopadzie blisko połowa hoteli notuje frekwencje poniżej 30%. Z kolei obłożenie powyżej 50% posiada tylko 18% hoteli. W hotelach biznesowych 43% obiektów nie przekracza. Frekwencji 30%, a powyżej 50% obłożenia deklaruje 26% z nich. Z ankiety wynika, że w grudniu obserwowana jest lekka poprawa w stosunku do danych sprzed miesiąca, ale nadal 76% hoteli posiada obłożenie poniżej 30%. Frekwencje powyżej 50% wskazało tylko 7% obiektów. Styczeń jest zdecydowanie słabszy od grudnia, bo aż 91% hoteli notuje obłożenie poniżej 30%.